witam na siódmym etapie naszego kursu 10 kroków do maksymalnej produktywności. Nauczymy się, co robić z naszymi materiałami uzupełniającymi, czyli wszystkimi dokumentami, które musimy mieć pod ręką w celu wykonywania założonych zadań. Wprawdzie produktywne życie zaczyna się i kończy na liście zadań do wykonania, ale jest jeszcze coś pomiędzy. Materiały pomocnicze, czyli wszystkie dodatkowe dokumenty potrzebne do doprowadzenia zadania do końca. Twoje dokumenty, notatki i pliki stanowią szkielet informacyjny niezbędny do jego poprawnego działania i dostarczają Ci niezbędnych szczegółów do realizacji zadań. Spędzam większość dnia wykonując zadania, jednak bez pozostałych dwóch części układanki, notatek i plików nie byłoby mi tak łatwo. Ludzie różnie radzą sobie z materiałami pomocniczymi. Niektórzy chowają je do szuflad i składują dokumenty, inni przechodzą na pełną digitalizację i skanują wszystko na dysk swoich komputerów. Mimo iż uważam oryginały za bardzo ważne i zawsze je przechowuję, to większość z moich dokumentów mam w formie elektronicznej. Fakt, wymaga to dodatkowej pracy, czyli skanowania, ale warto to robić. Po zeskanowaniu i zachowaniu danych w systemie opartym o chmurę mam dostęp do tego wszystkiego nawet za pomocą mojego telefonu. Umożliwia mi to pracę gdziekolwiek jest. Dostępne są wspaniałe aplikacje pomagające w przetrzymywaniu danych w chmurze i całkowicie cyfrowo. Na przykład Evernote, Dropbox i wiele innych. Większość z nich posiada aplikacje na wiele urządzeń i platform. W Nozbe możesz także załączać notatki i pliki bezpośrednio do projektów oraz mieć do nich dostęp za pomocą dowolnego urządzenia. Jest to bardzo przydatne i wygodne. Kluczem do maksymalnej produktywności jest przechowywanie materiałów pomocniczych w odpowiadających im projektach tak, aby mieć je zawsze pod ręką przy wykonywaniu zadań. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest możliwość załączania tych danych bezpośrednio do zadania. I tutaj wiele prostych list zadań może Cię zawieść. Widzisz w nich tylko zadanie i nic więcej. Nie masz komfortu bezpośredniego dostępu do wszystkich potrzebnych Ci informacji. Mimo iż może te dodatkowe informacje nie są potrzebne zawsze i przy każdym zadaniu, jednak gdy pracujesz nad czymś bardziej skomplikowanym, to często odkryjesz, że tracisz cenny czas na szukanie dokumentów niezbędnych do jego zakończenia. Dlatego większość nowoczesnych aplikacji zajmujących się produktywnością, takich jak Nozbe, jest skonstruowana w ten sposób, aby użytkownik miał możliwość przechowywania odpowiedniej dokumentacji wraz z zadaniem. Nozbe pozwala nawet na komentowanie zadania dokumentami, plikami, krótkimi listami, wideo YouTube, linkami do stron i podobnymi. Gdy korzystasz z zewnętrznych systemów, takich jak Evernote czy Dropbox, Nozbe może automatycznie wyszukać pasujące dane z tych aplikacji i wyświetlić je w Twoim projekcie. Wpisując w Nozbe notatkę z Evernote'a lub plik z Dropboxa, możesz komentować zadania, nad którymi masz zamiar pracować. Tak więc korzystanie z Twojego ulubionego programu do przechowywania danych dodatkowych nie traci na użyteczności. Wszystko razem tworzy Twój własny system produktywności. Tak to zaprojektowaliśmy, bo sami korzystamy często z usług tych właśnie serwisów. Najważniejsze jest przechowywanie dokumentów i plików w systemie zapewniającym komfort ich obsługi w połączeniu z systemem zarządzania zadaniami. To pozwala na szybkie odnalezienie danych, ułatwiających ich realizację. Podsumujmy. Dobre przygotowanie zadań jest podstawą, ale często okazuje się, że do wykonania ich potrzebne są dodatkowe informacje. Dobry system przechowywania tych materiałów powoduje, że będziesz mógł wykonywać zadania o wiele sprawniej. Warto na początku porządnie ustawić sobie cały ten system, aby później w pełni z niego skorzystać. Powodzenia!